punktów i projekt zarządu. Projekt zarządu w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowa istniejącej fontanny na terenie zespołu pałacowo-parkowego imienia Anny i Erasmajer Żwanowskiej w Krakowie w Lekocinie przy ulicy Górników. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowa istniejącej fontanny na terenie zespołu pałacowo-parkowego imienia Anny i Erasmajer Żwanowskiej w Krakowie w Lekocinie wraz z budową pomieszczenia pompowni dojścia do fontanny na części działek numer 748/4 okręg 53 w Kulturze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 748 747/4 890 okręg wyżej przy ulicy Górnikom w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w odpowiedzi na pismo Wydziału Spokoju i Urbanistyki. Przepraszam, ja rozumiem, że będą dwie fontanny. Tak, tak. Znaczy jedna jest istniejącą fontanną. To jest jedna, która ma być budowana, a druga remontowana. Tak. Mają być dwie fontanny, w jednym zakresie. Tak. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Przepraszam bardzo, proszę bardzo, pan. Nie, zapytam o tak, no, panom chcą budować nową, tutaj chcą remontować i dobudować. Proszę mi wyjaśnić, jakie są przesądy tego budowania pomieszczenia przy fontannie. No bo to zależy od tych faktów, że widzą drugiego. Budować toalety, przepompowni, która na chwilę po prostu przy jednej i drugiej. Tak, budowanie infrastruktury przy fontannie, to dla mnie jest jakieś mało co powiedziane dziwne. Ja rozumiem, że remontować sytuację infrastrukturę, która jest, tą fontannę wyremontować, zrobić, odnowić, odestawować, ale zaplecze, tak powiem, socjalne, budować na zapleczu fontanny, no to powiedzmy nie. Znaczy tak, ten pierwszy projekt, o którym mówiliśmy, projekt i on przewiduje, jakby to powiedzieć, szerszą rewitalizację parku, tam ustawienie toalet, to ten pierwszy projekt, o którym mówiliśmy, drugi. Punkt J przewiduje rewitalizację tylko i wyłącznie istniejącej fontanny, tej, która istnieje. Tak. Tu również wnioskodawcą był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Natomiast jeżeli chodzi o środki finansowe, to nie wiem, czy to było w ramach jednych środków, czy to były również pieniądze ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytku i Krakowa. Czy ktoś chciał? Proszę bardzo, pan Stanisław. Uważam to za rozróżność na przykład z dwóch powodów. Po pierwsze, nie powstanie, nie wiadomo dlaczego jedna i nie oddalono za daleko. Po drugie, nawet gdyby, to można wszystko załatwić jedną przepompownią, a nie dwoma przepompowniami. Bo cholera budować dwie przepompownie, kiedy tam dwie rury są potrzebne do prowadzenia z jednej przepompowni do drugiej. Więc ktoś, kto ma za dużo pieniędzy, na wyrzucanie ich w błoto. Znaczy ja nie umiem, tak jak mówię, są to środki, które nie były... Nie chodzi o środki, nie chodzi o techniczne... Ja rozumiem. I tu pewnie się pan na temat... myślę, że jeżeli są wątpliwości, możemy poprosić z ekipu pana, bodajże pan Bakaszewski się tym wnioskiem zajmował, o wyjaśnienie tych wątpliwości. Natomiast, tak jak mówię, są to środki, które były poza środkami rady. Przypuszczam, że wydanie negatywnej opinii nie wstrzyma prac nad projektem. Znaczy, nie wiem, przypuszczam, ja o tym wiem, że to nie wstrzyma w żadnym sensie prac nad projektem. Czy ktoś z państwa chciał? Dlatego, co mówi pan Stanisław, rozumiem, że to wszystko są te odpowiedzi na pismo Wydziału Architektury. Tam chyba są ludzie o odpowiednim poziomie wiedzy, którzy wiedzą, czy wystarczy jedna przepompownia, czy pół przepompownia. Powni, czy trzy czwarte, czy dwie rury, czy pięć rury? No chyba nie są. Znaczy, właśnie, ale jaki masz dowód? Bo tu jest pismo. Ja wiem, no ale chyba to kłam, umówmy się. No skoro jest wystąpienie, no ktoś powinien podpisał. Znaczy ja odpowiem tak. Tak? No. Ja odpowiem państwu tak, żeby była jasność. Nie mam tu do końca wiedzy, znaczy podpisał to pan Piotr Pakaszewski występował w obydwu wnioskach. W obydwu wnioskach występował
przedstawiciel ZIKIT-u w osobie pana Piotra Pakaszewskiego. Co więcej mogę powiedzieć, koncepcja została wykonana przez pracownię Arkona. Też ona była, nie była tu prezentowana, przez Arkona przy placu Sikorskiego. No i tyle z mojej strony. Natomiast dlaczego są dwie przepompownie, nie umiem powiedzieć, nie zapytałem. Proszę, w ogóle dwie fontanny. Ja zastanawiam się, czy to naszego komisji. Pada wniosek formalny na zamknięcie do komisji, tak? Nie, to tylko zastanowienie się radnego. Przepraszam. Nie, to jest informacja. Nie wiem, zgłasza pan taki wniosek? Zgłaszam. Dobrze, kto jest za wnioskiem o zamknięcie do komisji tej budowy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada cofnęła projekt uchwały do komisji.